Policzę do trzech i zaśniecie, Iwonka i Piotruś, i znajdziecie się w przestrzeni Agusi. Jeden, dwa, trzy. Jesteście w przestrzeni Agusi i badajcie, diagnozujcie, pracujecie w tle, a przy okazji się przyglądacie temu wszystkiemu, co my tu robimy. Agusia, zamknij sobie oczy. Otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Powieki ciężkie zasypiają i śpią. Ja przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty, poruszaj piętami i powiedz mi, czy one tam są. Tak, są. Dobrze, ja teraz przenoszę znowu całą twoją świadomość na twoje oczy fizyczne, ale masz je zamknięte. I z oczu całą świadomość przenoszę na twoje serduszko. Powiedz mi, jak ono pracuje. Wolno, szybko, równo, nierówno. Chodzi mi o takie subtelne rzeczy. Skup się na nim bardzo mocno. Serduszko pracuje równo i wolno. Dobrze. Ciężar czuję taki. Dobrze, tak skup się na nim. Powiedz do niego, kocham cię, moje serduszko. Kocham cię, moje serduszko. I co odpowiedziało? Smutno mu się zrobiło. Dobrze, zapytaj się go, dlaczego mu tak smutno jest. Jak mu możemy pomóc? Jest takie zranione, takie samotne i... Niech opowie całą swoją historię. Wszystko. Stoi sobie tak w rogu. Małe, same. Jest mu smutno. Dlaczego jest mu tak smutno? Co jest powodem? Chodzi mi o przyczynę. Nie teraz, że jest mu smutno, tylko co się wydarzyło kiedyś. Ja go widzę, jak stoi, takie... Taką ma postać takiego dziecka szczuplutkiego, które stoi gdzieś na dole w rogu, odwrócone od całego świata. Zaprzyjaźnij się z nim i porozmawiaj. Jak najlepsza przyjaciółka, bo jesteście przyjaciółkami. Porozmawiaj i zrozum. O co chodzi? Co tu trzeba naprawić, uzdrowić? Co mu trzeba dać? Co trzeba zmienić? Wszystko, co z tym związane, żeby ono było szczęśliwe, radosne i żeby się nie gniewało ani na samego siebie, ani na cały świat. Jakoś jest zagubiona. Co było powodem, że się zagubiło, że straciło to wszystko, za czym teraz tęskni, marzy? Nie wiem, czy ja to dobrze widzę, ale widzę jakiś ogień i wodę. I... Dobrze, opowiadaj to, co widzisz. Nie zastanawiaj się za bardzo nad tym, co widzisz. Opowiadaj to wszystko, jakie informacje przychodzą. My tu coś rozkminimy z tego.
Tak jakby wpadło w jakiś żywioł i się gdzieś zatraciło. Dobrze. Wejdź w ten żywioł, zbadaj, co to za żywioł, o co tu chodzi. Żeby mu pomóc, zrób wszystko, żebyś go zrozumiała. O co chodzi? Co się wydarzyło? W czym brała udział? Bo tylko przez zrozumienie możemy mu pomóc i tobie. I tak przychodzi, jakby się zatracało w jakichś takich rzeczach, które robiło. No dobrze, ale... jakiś pomysł i tam pełnym sercem to, no serduszko tak chciało to wszystko zrobić i tak jakby się koncentrowało tylko na jednej rzeczy, jakby to było najważniejsze na świecie i potem jakby to gasło, czy dobrze, było zrealizowane. Dobrze, ale zróbmy inaczej. No. Nie wchodzimy w to jakby aż do chwili obecnej, tylko odwrotnie teraz. Odwracasz się i idziesz w tamtą stronę do źródła, aż do tego momentu, kiedy ono było szczęśliwe, gdy było świadome siebie i było w centrum wszystkiego. Idziesz w tamtą stronę i opowiadaj, co się dzieje. Proponuję, może pójdę z nim w tamtą stronę, ale nie chcę. Powiedz, że to jest jedyny sposób na to, żeby znaleźć rozwiązanie i żeby naprawić to wszystko. Bo ono też będzie cierpieć, dopóki nie będzie miało zrozumienia w tym, co się wydarzyło. Porozmawiaj, przekonaj, bo to naprawdę ma sens. Czy jak pójdziecie w tamtą stronę razem, to wtedy i u ciebie nastąpi zrozumienie i u niego. I wtedy będziemy mogli pomóc i jemu, i tobie. Ale musimy iść tam, do tego miejsca, do tego źródła przyczyny i wyjść przed to źródło przyczyny, żeby ono poczuło tą wolność, samostanowienie i to, że jest centrum wszystkiego. Musi wrócić jakby do siebie, po to, żeby jeszcze raz spojrzeć na to wszystko, jak daleko zaszło w taki marazm. Więc tu z tego punktu, tego marazmu, tego nie można zobaczyć, nie można zrozumieć. Trzeba wyjść, wycofać się aż przed przyczynę, przed źródło tego zagubienia się. Że to jest jedyny sposób. Weźcie się za rączki i idźcie w tamtą stronę. Chce ono iść? Już chcę, tak. Dobrze, to pójdźcie, nie bójcie się, nie trzeba się siebie bać, ani tego, co świadczycie, bo to wam da wolność, radość, pełne zrozumienie i większą moc. Idźcie i opowiadaj mi po kolei, co się wydarzało, bo będzie teraz coraz lżej, dlatego że wraca i serduszko, i ty do tego stanu, tego cudownego, gdzie byłyście wolne. Samostanowiące, kochające i kochane. Przed tymi programami, przed tymi wyobrażeniami, jeszcze przed tym wszystkim, w co no, w pewnym sensie wdepnęłyście, szukając, zamiast znajdując, to tylko się zawracałyście. No to idziemy ścieżką w stronę źródła, mijamy jakąś naturę, strumyki, ziemię, trawę, a zostawiamy jakieś za sobą te wszystkie jakieś ognie, lody, tak mi to przychodzi. Jest coraz lżej, jak idziemy. Dobrze. Chciałbym, żebyście patrzyły na to wszystko, co się wydarzyło i chciały to zrozumieć. Jakie wydarzenia zakłócały i pogrążały jeszcze bardziej w taki marazm. Bo teraz właśnie bardziej widzicie te fragmenty, które się doklejały, są odczepiane i bardziej to jest odczuwalne.
jak popadało się w ten maraz. A to doszliśmy gdzieś do jakiejś, nie wiem, czy bramy, czy tamy. Co się dzieje? Jakby nie wiem, jak dalej pójść. Przejść przez to. Opisz, jak to wygląda właśnie. Co to jest? Taka tama z belek była. To nie są drzwi, tylko taka jakaś zagroda, która tam nie pozwala przejść. Dobrze. Chcecie przejść na drugą stronę? Tak. Dobrze. Powiedz teraz do tego czegoś, kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? I pierwsza myśl, co powiedziało? Wydarło się na mnie. Jak? To ma mnie nie interesować. I takie się wielkie zrobiło, żeby mnie nastraszyć. Dobrze. Takie coś czarne z tego wylazło. Dobrze. Teraz ty jesteś 10 razy większa od tego czegoś. I serduszko jest też 10 razy większe od tego czegoś. Razem z serduszkiem jesteście 10 razy większe od tego czegoś. I wrzaśnijcie na to, żeby na was nigdy więcej nie wrzeszczało, bo zaraz unicestwicie to coś. Nie wrzeszcz na nas więcej, bo zaraz będzie po tobie. I co ono na to? No, skuliło się trochę. Dobrze. W takim razie, ponieważ jesteście 10 razy większe i potężniejsze, razem z serduszkiem chwyćcie to coś. Całą tą strukturę z wyobrażeniami, emocjami, ze wszystkim. Zanosicie do słoneczka. Poproście słoneczko, żeby spaliło tą całą strukturę. Tak, żeby tego już nigdy nie było. Słoneczko od was bierze. Żywym ogniem spala całą tą strukturę. To znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A wy stoicie teraz w tym miejscu, gdzie to coś było i tego już nie ma. I co jest? Co ono zasłaniało? Przed czym was trzymało? Taki bardzo jasny kwadrat takiej energii złotej. Dobrze, wejdźcie w to. Idźcie dalej. I powiedz, co się dzieje. Jak reaguje serduszko? Więcej radości tu jest, lekkości, światła. Tak nam się lżej idzie nawet. I się oddycha lepiej. Zapytaj się serduszka, dlaczego teraz, skoro masz świadomość, gdzie popełniło błędy, że straciła to wszystko? Na co się zgadzało, co przyjmowało do siebie, że tak się dało zniewolić? I czym się dało zniewolić? I przechodząc przez to wszystko, nastąpiło u was pewne zrozumienie przez doświadczenie, jak te struktury się budowały. Ona mówi, że nie wie, czemu tak postąpiło. Gdzieś zależało mu jakby na akceptacji innych. Ja chcę, żebyś serduszko zwrócił uwagę samo na siebie. I żebyś zwrócił uwagę na innych. Czy w ogóle ci inni istnieją? Czy to tylko twoje wyobrażenie, że istnieją? Dlatego, że wyszukasz u innych tego, czego potrzebujesz, to tego nie ma. A gdy szukasz w sobie, wtedy to znajdujesz. A jeżeli nawet znajdziesz brak czegoś, to możesz to stworzyć w sobie.
na zewnątrz, tego nie możesz stworzyć, bo wtedy jest to uzależnione od innych, którzy nie istnieją. Rozumiesz? Tak, ona rozumie i zapomniała o tym. Właśnie, po to ci to przypominam, dlatego cię tutaj przeprowadziłem razem z Agusią, żebyś przypomniało sobie, że to wszystko, co potrzebujesz, tym jesteś, już jesteś. Nie możesz szukać niczego na zewnątrz, bo nie znajdziesz tam. Dlatego, że szukałaś na zewnątrz, zapominałaś o sobie i tak z każdym kroczkiem wchodziliście coraz głębszy marazm i zagubienie, i nieświadomość. Teraz to rozumiesz? Tak. Dobrze. Powiedz w takim razie, co byś teraz chciało. W związku z tym, skoro już znasz całą historię przyczyn, skutków i wydarzeń, co byś teraz chciał? Ponieważ twoja kreacja, twoja intencja jest mocą, która ci da wszystko, co chcesz, bo dlatego, że ty jesteś tym. To tak jakby przypomnieć sobie chciałoby, kim jest, co może, bo to wszystko, dokąd dobrnęło to serce, to straciło sens jakikolwiek i tak, bo chodzi o to, że im bardziej się wchodzi w las, tym więcej drzew. I potem drzewa nie tylko są naturalnym takim naszym otoczeniem, ale też cały czas się powtarzają. Cały czas są. Nie ma nawet innego spojrzenia na ten las, tylko na cały czas widzimy tak samo. Drzewa, drzewa, drzewa. I tak samo tu, serduszko. Wchodziłaś w programy uzależnienia od innych i stało się to już takie tym stałym obrazem. Bez jakiegokolwiek wyjścia i zrozumienia. No to ono by chciało znowu być takie pełne. I mieć wszystko w sobie, żeby nie szukać na zewnątrz. Dobrze. W takim razie ja teraz serduszko i ciebie jakoś przenoszę do źródła. Jesteście w źródle. Jesteście najwyższą, najczystszą wartością. Taką, jaką naprawdę jesteście, gdy wyruszyliście w tą podróż doświadczania, żeby się dobrze bawić. Z pełną mocą, świadomością siebie. Co teraz, serduszko, na to, gdy poznaje swoją prawdę? Kim czym jest i co może? Tak mu ulżyło. Chodzi jeszcze głębiej w ten stan. Jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Teraz już się staje tym stanem, który przenika, dochodzi do absolutnej równowagi i pełnej świadomości samego siebie. Chodzi o to, że tu nie trzeba się niczym wypełniać, bo tutaj jest się pełnią. Tej pełni się nigdy właściwie nie traci, nigdy. Traci się tylko świadomość tego, że się tą pełnią jest. To właśnie tak jest. Traci się dlatego, że zwraca się uwagę na wszystko to, co jest na zewnątrz. Biega się za tym, co jest na zewnątrz. Szuka się tego wszystkiego na zewnątrz, a tego na zewnątrz nie ma. Potem w rozpaczy tak bardzo się szuka, że zapomina się, że się tym jest. A jak już się zapomni o tym, że jest, wtedy jest już koniec. Brak zrozumienia jakiegokolwiek. Do jakiego stanu wcześniej się serduszko doprowadziło. Ale teraz odzyskało siebie i wszystkie informacje związane z tym, kim jest,
że jest istnieniem. Jest wszystkim, co jest. Że niczego nie musi pragnąć, niczego nie musi chcieć, bo tym wszystkim jest. Wypełniony. Całą wyobrażeniową swoją przestrzeń ma tym wypełnione. Ja chcę, żebyście teraz i ty, i serduszko, żebyście pokreowali różne rzeczy i zobaczyli, jaką macie moc, poczuli, jaką macie moc, odczuli też doznania związane z tą mocą, jak radość, przyjemność, miłość, szczęście. Wszystko to, co najlepsze. To, czego nie było. Teraz pobawcie się. I opowiadajcie, co robicie, co kreujecie i jakie czerpiecie z tego radości i przyjemności. I czy to jest proste? Czy to jest proste to, co było takie niemożliwe jeszcze niedawno, gdy się nie miało świadomości swego wnętrza i swojej prawdy? To kreowanie to jest takie myślenie i to jest takie lekkie. Bawcie się dobrze i jak najwięcej tego róbcie, żeby to się stało takie naturalne. Bo to czy tu, w tym miejscu, na tym poziomie, czy będziecie robili to na tym poziomie tu, który się nazywa życie i materia, to nie ma znaczenia, bo to jest ten sam poziom. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że wszystko zależy od was, że każda myśl zależy od was, ale ona musi być czysta. To, co chcesz, to masz pomyśleć, co chcesz. Nie może być żadnej innej fałszywej myśli przy tej kreacji, czego chcesz. Bo jeżeli będzie jakieś zwątpienie, niepewność, to zniszczy wszystko, podważy, więc nie można tego robić. Teraz nauczcie się tego, żebyście na tym poziomie nie sabotowali samych siebie. Bo to właśnie dlatego zeszliście z tej ścieżki mocy na ścieżkę nieświadomą i straciliście moc. A co z ludźmi? To wszystko są tylko wasze wyobrażenia. Niczego nie ma. Jeżeli wy jesteście nieszczęśliwe, to całe wasze otoczenie jest nieszczęśliwe. Jeżeli wy będziecie szczęśliwe, całe otoczenie i wszyscy ludzie, którzy są w waszej wyobraźni, będą szczęśliwi. I wtedy wszystko się dobrze dzieje. Chodzi o to, że zapominając o sobie, o swojej mocy, o kreacji, tworzymy wtedy to całe otoczenie podobne do naszych myśli. I stąd powstają te wszystkie nieporozumienia, braki. Trzeba skupić całą swoją uwagę tylko na sobie, na swoim wnętrzu, na swojej mocy, radości, kreacji i jak najwięcej bawić się tą kreacją, żeby stawać się coraz mocniejszy, dlatego że w pewnym momencie zauważycie, że nie widzicie różnicy między jednym stanem a drugim. Ale efekty są natychmiastowe. I tu chodzi o te efekty. Do tej pory brakowało wam tych efektów. Chciałyście, ale nie wiedziałyście, jak chcieć. Dlatego ja wam mówię, jak chcieć. Chciej tak, jakbyś już to miała. A serduszko tak ma chcieć, jakby już to miało, dlatego że tylko to, co jest w tobie, jest najwyższą wartością. I to jest. Czy wodzie może się chcieć pić? A światłu światła trzeba? Albo ciemności ciemności? Nie, to wszystko, czym jest wypełnione, tego nie potrzebuje. Potrzebuje tego, czego nie ma. Rozumiesz? To właśnie o to chodzi. Żeby uznać, że to jest. I nie wkręcać się w wyobraźni, no jak jest, jak tego nie ma. No bo dzieje się tak, jak myślisz, jak mówisz. Dlatego chcę, żebyście się teraz pobawiły i ty, i serduszko,
żebyście zaczęły kreować. Bo żebyście się stały jedną, musicie się nauczyć tego samego. Żeby nie było między wami rozdźwięku. Rozumiesz? Mhm. Nie może jedno mówić, to jest proste. Mówisz i masz, a drugie nie, to nie jest takie proste. Mówisz, ale nie masz. No bo wtedy nie ma porozumienia i nie ma tej mocy. Bo dzieje się wszystko według waszej myśli, waszej mowy. Czy serduszko to rozumie? Tak. To tyle jest dobrze, serduszko rozumie. A czy ty, Agoś, rozumiesz? Nie do końca. To więc ja ci wytłumaczę, czego nie rozumiesz. Nie rozumiesz tylko dlatego, że nadal jeszcze patrzysz na zewnątrz, że ktoś ci może coś dać. I to ci miesza, miesza ci w głowie. Serduszko patrzy przez siebie jako przez serduszko i nikt mu nic nie miesza, dlatego zrozumiało to od razu. I nie ma teraz dylematu żadnego. Wszystko jest proste. Posłuchaj, jak pracuje. Widzisz, jak jest? Tak. Bo zrozumiało. Jak ty zrozumiesz, że na zewnątrz niczego nie ma, co sprawi radość, przyjemność, bo to, co jest na zewnątrz, jest puste. Więc jak wpuścisz do środka, będzie w środku puste. A w środku, w tobie, wszystko jest to, co najlepsze. To jest moc, kreacja. Wszystko jest do zabawy. Wystarczy, że będziesz kreować, będziesz z tego czerpać radość i przyjemność i w ten sposób będziesz wzrastać i odzyskasz samą siebie. Bo żebyś mogła odzyskać samą siebie, musisz sprawiać sobie takie przyjemności, które dadzą ci moc, a nie które cię osłabią. Czyli jeżeli ty coś zrobisz i odniesiesz sukces, to sprawi, że zyskasz na mocy. Jeżeli ty będziesz to oczekiwać od kogoś, to możesz bardzo długo czekać i nic nie odczuć. I nie odczuć tej mocy. Dlatego, że ktoś to jest ktoś. Ten ktoś dba o własne interesy, a ty masz zadbać o własne, czyli o to wnętrze. Ono ma być spokojne, ono ma być świadome tego, że jest wszystkim i niczego nie potrzebuje. Pierwsza rzecz, że jest wszystkim, niczego nie potrzebuje. Paradoksalnie to jest tak, że jeśli czegokolwiek myślisz, że czegoś nie masz, to wtedy tego na 100% nie masz, bo ty uznajesz, że tego nie masz. Jeżeli ty uważasz, że ty jesteś wszystkim i wszystko masz i niczego nie potrzebujesz, umysł będzie wariował, ale ty wiesz, że ty jesteś wszystkim i wszystko masz. I umysł ustąpi. Musi ustąpić. Bo ty zwracasz uwagę tylko na to, że ty jesteś wszystkim i wszystko masz. I nic ci nie potrzeba. Więc nawet gdyby diabeł, nie wiem, jakimi lusterkami i świecidełkami świecił przed twoimi oczami, powiesz, ale mi to niepotrzebne, ja mam o wiele lepsze rzeczy. Rozumiesz? Dopóki zwracasz uwagę na umysł, to on mówi, nie masz. Ty mu uwierzysz, że nie masz. A więc, że jeżeli uwierzysz, że nie masz, to nie możesz tego mieć, bo uwierzysz, że nie masz. I będziesz wiecznie tęsknił za czymś, nie wiedząc, że to w tobie jest. A ty będziesz patrzyła na zewnątrz i powiesz, jaki jest, jak ja widzę, wielki horyzont, tam nic nie ma. Ale gdzie patrzysz? Patrzysz poza siebie. Tam nic nie ma. A jak popatrzysz do swego wnętrza, to jeżeli nawet czegoś nie rozumiesz, to sobie to wykreujesz i zrozumiesz. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że zbyt daleko odeszliśmy od siebie i dlatego tak trudno teraz niektóre rzeczy zrozumieć, żeby wrócić do siebie, ale twoje serduszko zrozumiało bardzo szybko, więc myślę, że i ty zrozumiesz to. Tylko, że dobrze by było, żebyś tak właśnie spojrzała na siebie. A jak czegoś nie rozumiesz albo nie wiesz, jak się do tego zabrać, zapytaj swojego serduszka, ono ci odpowie. Ono ci powie.
Ona cię poprowadzi po to, żebyście razem poszły, razem swego wnętrza, znały prawdę o sobie i nie szukały niczego na zewnątrz. Dlatego, że jak szukasz na zewnątrz, to zwróć uwagę, co się działo na zewnątrz. Był konflikt. Konflikt wyobrażeń twoich z innymi wyobrażeniami, a inne wyobrażenia z tobą. Rozumiesz? Powstał wielki konflikt, bo było brak zrozumienia. Jak nastąpi w tobie zrozumienie, że ty jesteś wszystkim i jesteś najwyższą wartością, a reszta dla ciebie nie istnieje, wtedy momentalnie cała iluzja dookoła ciebie, wszyscy ludzie i wszyscy, podniesie się ich wartość. Na zasadzie, że kto z kim przystaje, taki się staje. Jakoś podchodząc do lusterka, nie zobaczysz siebie innej niż sobie wyobrażasz. Tak jak siebie wyobrażasz, tak widzisz w lusterku. W lusterku widzisz tylko swoje odbicie. I wszystko zależy od twojego wyobrażenia. Co sobie myślisz, jak sobie siebie wyobrażasz, tak w lusterku widzisz. Gdy zmienisz wyobrażenia, zobaczysz się inaczej w lusterku. Naprawdę. Ja wiem coś na ten temat, bo ja to zrobiłem i niekiedy robię. Się patrzę w lusterko i mówię, to jest niemożliwe. Przecież ja wczoraj inaczej wyglądałem. To jest zupełnie ktoś inny, to nie ja. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Moje myśli gdzieś tam zawirowały się, czymś się skupiłem na czymś i od razu na mnie było widać, że jestem kimś innym. Jakbym to nie był ja. Jak ktoś kiedyś ładnie powiedział, że tylko ludzie, którzy są w sobie zakochani, w cudzysłowie negatywnie się ich przedstawia jako narcyza, że tylko ci ludzie bardzo długo młodo wyglądają, bardzo powoli się starzeją. Jest w tym prawda. Dlatego, że jak kochasz siebie i myślisz o sobie dobrze, no żeby siebie kochać, musisz o sobie dobrze myśleć, musisz się sama sobie podobać. Ja używam słowa musisz, ale ty niczego nie musisz, tylko chodzi o to, że ja to kiedyś słyszałem, stanąłem tak przed lusterkiem, patrzę się na siebie i mówię, jakiś ty piękny. A umysł myślałem, że zwariuje. On szału dostał. No co ty bredzisz, chłop, jakiś ty piękny, jesteś stary i brzydki. Ja mojej głupoty opowiadasz, że jestem piękny. I zacząłem sobie taką rozmowę przy lusterku z umysłem. Zabawa była przednia. I w pewnym momencie umysł odpuścił. Ja mówię, czy ty nie widzisz, idioto, że jestem piękny, młody? I on zwątpił. Ja byłem naprawdę w tak zwanym szoku, że ja sobie rozmawiam, sobie robię tak zwane jaja z tego umysłu, a on cholernie poważnie podchodzi do tego. Ale zauważyłem, że ja wygrywam. Dlatego, że mi nie zależało na wygraniu, więc ja zacząłem wygrywać. Tak się patrzę na siebie i mówię, przed chwilą jeszcze naprawdę myślałem, że jestem stary i brzydki, a tu wcale nie jestem taki. To nie... O co tu chodzi? Zacząłem zauważać, że efektem mojej rozmowy z umysłem wydarzyło się coś, że ja na siebie spojrzałem inaczej. To, co mówię, jest bardzo ważne. Żeby każdy z was mógł tego doświadczyć, musi to zrobić. Doświadczyć, że coś się zmienia. Że tak naprawdę my mamy niesamowity wpływ na siebie, a nasze poddanie się albo uznanie wzorca umysłu powoduje, że dzieje się według naszej wiary, a nie naszej wiedzy. To ma się dziać według naszej wiedzy. Wiara to jest tylko wyobrażenie, a wiedza to jest pewność. Dobrze. Co na to serduszko? To, co ja mówię. Serduszko się z tym zgadza. Dobrze. I serduszko wie, bo serduszko jak dbało wcześniej o siebie, o nas. Tak. To zawsze wyglądałyśmy na 8-10 lat młodziej, a potem nagle się to wszystko jakoś rozjechało. I... Tak, zwróciłyście uwagę na coś innego. I straciłyście tak zwany obraz rzeczywistości. Weszliście w obraz iluzji. Dlatego trzeba o tym pamiętać, Aguś. Trzeba z powrotem wrócić do tego, żeby o sobie myśleć pozytywnie, jak najbardziej. Żeby widzieć siebie pozytywnie.
i rozumieć siebie pozytywnie. Jesteś dokładnie tym, co o sobie myślisz. Dopóki nie zmienisz sposobu myślenia, nic się w twojej przestrzeni nie zmieni. I możesz się nasłuchać masę pierdół, dyrdymałów, różnych głupot, teorii, historii, ale one cię tylko bardziej zagubią w tej przestrzeni. Bardziej się zagubisz. A tu chodzi o to, żeby odrzucić wszystkie te teorie, odrzucić te wszystkie pierdoły, zwrócić uwagę na swoje serduszko, na siebie i zacząć uzupełniać te wszystkie myśli, które powstały z niewiedzy. Uzupełniać, żeby one stały się świadome i one odejdą. I wtedy się wraca do swojej mocy i prawdy i zaczyna się działać. Zaczyna się tworzyć. Wszystko się dzieje wtedy. Pięknie, naprawdę zabawa. No, trzeba trochę popracować nad tym, dlatego że troszkę popracowałaś nad tym, żeby było tak, jak było. To teraz trzeba popracować nad tym, żeby znowu się stało tak, jak było kiedyś. Jeżeli idziemy w las, to wchodzimy coraz głębiej w ten las. No i później musimy tą samą drogą wyjść z tego lasu. Czyli minąć to wszystko, koło czego żeśmy przechodzili, aż wyjdziemy z lasu na otwartą przestrzeń. Tak samo tu. To się nie ma co załamywać, przerażać. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, żeby się odwróciła o 180 stopni, nigdy już nie myślała tak, jak myślałaś do tej pory o sobie i o otoczeniu, tylko żebyś myślała o sobie dobrze, pozytywnie. Wtedy jest ten odwrót o 180. I wtedy masz jedną świadomość, że wracasz do źródełka, to znaczy do tego stanu, jak było na początku. Bez tych obciążeń, bez zmartwień, bez głupot, wyobrażeń, bez tęsknot, marzeń, tych wszystkich pierdół, o których nam cały czas rzucają inne paszkwile, a my się zagubiamy. I mówimy, no tak, ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę tamto, ja chcę tamto. Kiedyś powiedziałem, człowiek powinien nazywać się ja chcę. A inny mówił, ja potrzebuję to, potrzebuję tamto, potrzebuję jeszcze to, potrzebuję tamto. To tego powinno się nazwać potrzeba. Każdego tak ponazywać, jak on sam się przedstawia i wtedy on zobaczy, że on źle siebie określał. Określał się jako potrzeba, określał siebie jakimś innym terminem, więc taki był. Ciągle temu było potrzeba, tamtego czegoś brakowało. Rozumiesz? Czyli dzieje się według tego, co o sobie myślisz. Teraz zwróć uwagę. Jak myślałaś o sobie do tej pory i powiedz mi, czy tak było? Było, tak. Dokładnie. No więc jeżeli okłamywałaś się, że jest źle i to się sprawdziło i było źle, to teraz okłamuj się, że jest dobrze, sprawdzi się i będzie dobrze. To jest takie proste, naprawdę. Bo myślę, że ten stan, który doprowadził cię dzisiaj do tej sesji, że on właśnie był po to, żeby cię doprowadzić do samego dna. Bo ja tak zobaczyłem, że to jest końcówka taka, że weszłaś w taki moment, w którym już nie widziałaś żadnego wyjścia i nic nie rozumiałaś. Rozumiesz? Dlatego na pytania nie mogłaś odpowiedzieć nic. Tak jak stoimy w absolutnej ciemności, ja mówię, co widzisz? No i ten ktoś mówi, nic nie widzę, jest ciemno. Rozumiesz? Chodzi o coś takiego, że często jest tak, że jesteśmy we mgle, jesteśmy w jakiejś tam przestrzeni, w której coś tam widzimy rozmazane, coś nam się pojawia, znika, przebłyski są. Ale jak już dojdziemy do dna i stajemy na dnie, to wtedy musimy zrobić zwrot. 180. Nie mamy innego wyjścia. To, co mówię, jeżeli okłamywałaś się do tej pory i twoje kłamstwo było twoją prawdą, a okłamywałaś się negatywnie, zacznij okłamywać się pozytywnie. Poznasz wszystkie swoje myślokształty, wszystkie swoje umysły, wszystkie swoje wartości, jak się zbuntują, powiedzą, co ty robisz, co ty mówisz, jak jest inaczej, przecież nic nie jest inaczej, jest tak, jak było, zobacz, patrz.
Tak coś powiedzieć? A jak ten umysł się będzie tak ciągle włączał i negował? No to musisz robić to, co ja mówiłem ci. Stałem przed lusterkiem, patrzyłem się na siebie i mówię, jestem piękny, młody, zdrowy, a oczy widzą starca, pomarszczonego starca. I ja tak patrzę się i mówię tak, ja tu mówię coś, a widzę zupełnie coś innego. Mówię, niemożliwe. To ja jestem starszy i stary bardziej, niż ja się spostrzegałem wcześniej. Jak ja ruszyłem ten temat, wtedy ja zobaczyłem taki ten nacisk, był tak silny, że ja naprawdę widziałem siebie jako starca, takiego, że aż, no trochę się przeraziłem. Myślę sobie, co jest grane? Aż taki stary to ja nie jestem. I wtedy, gdy ja podważyłem to, dopiero zaczęło się coś zmieniać. A tak? No to ja bym myślał, że ja mam ze 150 lat przynajmniej. Ja nie żartuję, ja mówię poważnie. Taka była zabawa moja, która, no, mogła się źle skończyć, gdybym się dał zastraszyć. Ale gdy zacząłem negować to, zacząłem to podważać, ten program puszczał. Może pierwszy raz w życiu, ale poczułem, jak bardzo silnie działa program na nas. Dlaczego ludzie starzeją się? Dlaczego chorują? Dlatego, że uznają takie rzeczy, że starość to jest naturalny proces. Zapytaj się, kogo chcesz, oprócz dzieci. Każdy ci powie, że to jest naturalny proces, że człowiek starzeje się. No więc jak on sobie włącza taki proces, no to mu się starzeje. I leci. Rozumiesz, to jest naturalne. Włączysz inny proces, będzie inaczej. Przecież już w Biblii pisze, stanie się wam według waszych słów. A Biblia to jest zbiór jakichś złotych myśli, mądrych ludzi, którzy żyli ileś set lat temu. Ileś tysięcy lat temu. A może milionów? Może miliardów? Jaką mamy świadomość? Stuletnią? W porywach wiatru? Kto pamięta, co było w 1900 roku? No to znam z historii, że w 1920 była wojna bolszewicka. No ale na przykład Ruscy już tego nie chcą pamiętać. My pamiętamy, bo Piłsudski z szabelkami pod Moskwą doszedł. Do dzisiaj nie mogą tego strawić i przez to też pamiętają. Rozumiesz? Chodzi o to, żeby coś pamiętać, trzeba się z tym nie zgadzać. Im bardziej się nie zgadzasz, tym bardziej pamiętasz. A skoro pamiętasz, to zatwierdzasz, że to jest faktem. Mówisz, że chcesz, to zatwierdzasz, że ty chcesz. Czyli, że czegoś nie masz, bo chcesz. I tak się napędzasz, 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 a potem są braki. Widziałaś to serduszko, jak stało w kącie. Przecież koło niego nie było nikogo, kto by go chciał kochać. A ono czuło się niekochane, odwróciło się do ściany, obraziło się na cały świat iluzji, że nikt go nie kocha. Hi, bzdura. I jak może ktoś kochać, jak nikogo nie ma? Ono nawet nie rozejrzało się, on stał twarzą do ściany, nie wróciło się, nie popatrzyło, że nie ma tam nikogo. Było tak, bo ja tak widziałem. Tak było. Jest niemożliwością, żebym widział inaczej. Rozumiesz? Właśnie o to mi jakoś chodzi. Że dlaczego nie chcemy odwrócić się, zobaczyć, że nie ma tego czegoś, co my sobie wyobrażamy. Trzeba zmienić kierunek, trzeba inaczej. Dobrze. Iwonko, jaka była twoja diagnoza, spojrzenie na to wszystko i może jakieś rady? To chciałam na początku takie ciemne pomieszczenie, że tam już nie ma nawet żadnej drzwi, ale jak zaczęliście się cofać, to, to znikło. Nie ma tego. Ja nie chciałem wnikać w to, co tam się wydarzyło, bo ja wiem, ale to nie ma znaczenia. Nie ma tego koniec. To jest najważniejsze. To jedno z wyobrażeń.
Tak, a teraz to widzę, jakby Agusia stała w takim miejscu, taka przestrzeń możliwości, że z tego punktu może osiągnąć wszystko. Dokładnie. Wróciła do punktu zero. Taki punkt zero. Dokładnie, z którego może wszystko. I teraz co zrobisz, Aguś, to tak będzie. Jak wejdziesz w jakieś uzależnienie, ono cię wciągnie i cię ograniczy. Jeżeli nie wejdziesz w nic, będziesz wiedziała, pamiętała i myślała o tym, że jesteś najwyższą wartością, która niczego nie potrzebuje, niczego, bo jest wszystkim, automatycznie stanie się piękny, kolorowy świat twój cały. Rzeczy niemożliwe staną się możliwymi, bo one są tak długo niemożliwe, jak długo myślisz, że są niemożliwe. Wystarczy przestaniesz myśleć i one od razu się pojawiają. To jest ta właśnie możliwość. Bezkresna przestrzeń dookoła ciebie, a to znaczy, że tu możesz zabudować czym chcesz i nie ma żadnych ograniczeń, dopóki ich nie zbudujesz. Więc nie buduj ograniczeń, tylko place zabaw, do dobrej zabawy, do iluzji. I pamiętaj, że to jest iluzja, że to jest zabawa. Że jak ci nie będzie potrzebna, kasujesz i idziesz dalej. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jakąś istotą, która umarła, jak to my mówimy. O, tak dlatego mi się to przypomniało. Tam była taka sytuacja, ja mówię, dobrze, to powiedz mi, na czym polega różnica między tym poziomem, światem, a tym, w którym ty teraz jesteś, jako ten nieboszczyk. To tak fajnie, bo jak ja mówię, jako ten nieboszczyk, to ta istota tak się patrzy na mnie jak na wariata. O czym ja mówię? Co to jakiś nieboszczyk? To jest ten sam świat, to jest wszystko. Ale to jest ta wyższa świadomość. I ta istota powiedziała, po prostu jak nie potrzebuje, to znika, rozpuszcza się. I wtedy pomyślałem, no podobnie jest tutaj, tylko że to się tam dzieje od razu, a u nas powoli. U nas trzeba niekiedy ileś tam lat, aż korniki zjedzą coś z drewna, nie wiem, aż się kamień rozkruszy z powodu wiatrów, słońców, mrozów. Przykładowo reklamówka aż zbutwieje i rozsypie. Samochód zerdzewieje i rozsypie i tak dalej. Potrzeba jakiś czas, bo my mu określiliśmy czas, na wszystko czas, że dom to jest na 100 lat, a kościół jest na 1000 lat, a samochód to kupa złomu, która rdzewieje i dobrze będzie, jak wytrzyma 50 lat. I dokładnie tak, jak ustawiamy, jak gadamy, jak myślimy, dokładnie się to dzieje. Tam, po drugiej stronie, jest troszeczkę inaczej. Tam jak ktoś coś potrzebuje, to ma. Oczywiście mówimy o osobach świadomych, które stąd wyszły z tego nocnika świadome, że to jest tylko kreacja i zabawa. Przechodzą na drugi poziom. Ciało tu zostanie dla głupców, żeby mieli do kogo się modlić i komu pomniki stawiać, a ta świadomość w ogóle nie ma nawet jakby pojęcia o tym, jakie tutaj są dalej procedury tych, co tu zostali, co wyrabiają. Żyjąc w tej drugiej przestrzeni, jak coś potrzebuje, to się pojawi, jak nie potrzebuje, to rozpuszcza i to jakby energia wraca do przestrzeni. Rozumiecie, o co chodzi? I w ten sposób dopiero może się coś zmienić. Ale to nie, że każdy tak ma. Bo jak głupiec umrze, to on tam dalej jest głupi. On niczego nie rozpuści. On dalej będzie robił to samo. Będzie tak długo umierał i tak długo będzie przechodził na inne poziomy, aż zrozumie, że to, co ma znaczenie, to ma, co nie ma, to nie ma. I że wszędzie było tak samo. Tu, jak ci coś nie było potrzebne, też ulega spaleniu, nie wiem, zbutwieniu, rozsypaniu się. Rozumiecie, o co chodzi? Jak to działa? Tak działa właśnie. Temu, co nadajemy wartość, to ma wartość i ta wartość powoduje, że jesteśmy w więzieniu tej wartości. I możemy się rozstać po nim z tą wartością. Jak to jest stary dom, remontujemy go na siłę. Jak to jest stary samochód, to naprawiamy gruchota, zamiast go wziąć i wysłać do huty, niech go przetopią na żyletki albo inne jakieś rzeczy. Niech ma nowe życie, niech dalej funkcjonuje, niech dalej cieszy następnych głupców swoim pięknem. Nie? Wiecie co, mówię o sobie, o takim idiocie, który właśnie jest takim durniem. A niby mówię o was.
Dobrze. Iwonko, co dalej? Przeszkód. Dobrze. Piotr, jaka była twoja diagnoza i jakie twoje są tu porady, rady i wnioski? Dobra, to może rada później. Pokazała mi się jakby taka stacja kosmiczna. Tak. I właśnie taki zastanawiam, o co chodzi? A to chodziło o to, że jakby takie oddzielenie, zamknięcie ode wszystkiego. No i tam jakby ciągły nacisk był. No właśnie tak, jak zaczęliście namierzać, o co chodzi, to w końcu w pewnym momencie się jakby przestrzeń otworzyła i tak jakby wzniesienie z niej, czy wyjście zrobiło. No i gdzieś to tam zostało porzucone. Dobrze, to jeżeli to jest stacja Mir, to weź ją i spal ją w słoneczku, bo po cholerę ma tam dryfować w powietrzu jako kupa złomu. Mówię stacja Mir, to nie chodzi mi o stację Mir, tylko to, co zniewalało Agusię i serduszko. Spal tę całą strukturę w słoneczku. Jak to oczyścisz, to mi powiedz. Dobrze. Aguś, powiedz, jak się teraz czujesz? Jaka jest różnica między tobą, jak przyszłaś na sesję, a jak jesteś teraz? Chcę, żebyś porównał te dwa stany. Odczucia, wyobrażenia, w ogóle porównała. No, różnica jest ogromna. Przed przyjściem na sesję to ja się czułam, jakbym się rozpadała. I w głowie, i w ciele, i wszędzie. Nie dawałam sobie rady. Tak się czułam, jakby mnie wszystko ściskało i miałam zaraz, nie wiem, sobie coś zrobić albo temu światu. No wyjścia nie widziałam. W ławce takiej się czułam. A teraz czuję się spokojnie i taką wolność odzyskałam. Stanowienia osobne. Czyli dobrze powiedziałem, że już dotarłaś do dna. Tak. Wiesz, jak to wszystko ładnie było widać. Dlatego też zależało mi na tym, żeby przynajmniej Iwonka i Piotr z innych punktów na ciebie popatrzyli, bo oni o tym samym powiedzieli innymi słowami, ale tak samo widzieli, tylko tak mówię, może innymi obrazami, ale o to samo chodziło. Widzieli to ograniczenie, o to, co się kiedyś wydarzyło. Coś się wydarzyło i spowodowało cały cykl. Znaczy mówię, wiem o co chodzi, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nie ma i koniec. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. To jest najlepsze. Żaden umysł tego nie może zrozumieć. Co ten Leszek gada? Jak? Nie ma, nie było i nie będzie? I znika wtedy wszystko. Wszystko, co jest nielogiczne, jest kasowane. A co jest logiczne, jest zasilane. Więc jeżeli my podchodzimy do czegoś logicznie, to zasilamy. I jeszcze bardziej się udupiamy, jak to się mówi brzydko. A jak stosujemy do tego brak logiki, to rozpada się. Brak logiki. To jest jak nie zastosujemy logiki do samochodu, to on się rozsypie. Wszystko się rozleci. Tylko dlatego, że stosujemy logikę, że to jest samochód, to jest auto, które jest do jazdy, ma nam służyć, no więc ono automatycznie jakby się skupia i zaczyna funkcjonować według tej zasady. Co jest potrzebne, to jest. Co jest niepotrzebne, powinniśmy to rozpuścić. Programy słabości, emocje. To wszystko powoduje, że trzymając te wszystkie rzeczy z tak zwanej przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, że jesteśmy w takim marazmie. W sytuacji bez wyjścia. A gdy to wszystko wywalamy, no to jak opróżnimy kosz ze śmiećmi, to on jest pusty. Czyli znowu go można zapełniać, nie?
No mi się można bać. A i tak w kółko myciej. Ja ostatnio odkryłem, doszedłem do takiego wniosku, ostatnio to nie, że wczoraj, czy rok temu, czy 10 lat, czy 20 lat temu. Ostatnio, nie wiem kiedy. Że to jest taka przestrzeń, która jest tylko wypełniona iluzją, kreacją i zabawą. Od naszej wiary w tą iluzję zależy, jak bardzo ta materia jest twarda i jak bardzo nas ogranicza. Ale tak naprawdę nie ma tego wszystkiego. Nie ma nic. I my się nawet zabić nie możemy. Dlatego, że jesteśmy tylko istnieniem. Nasza śmierć jest też takim samą iluzją i wyobrażeniem, dlatego, że to umierają programy, a nie my. Świadomość jest wieczna. A jeżeli utożsamiamy się z czymś, to zaczynamy powoli bać się, że umrzemy, bo to coś się boi, bo to coś jest stworzone, że takie ma być. Jeżeli wejdziesz, nie wiem, do zupy, to czujesz zupę, nie? Jeżeli wchodzisz do wody czystej, to czujesz wodę czystą. W co wchodzisz? Takie przyjmujesz odczucia i wzorce. Jeżeli wchodzisz w smutek, żal, no to co cię wypełnia? Smutek i żal. Wchodzisz w radość, to cię radość wypełnia. W wodę to woda, w brudną wodę to brudna woda. I czujesz się tak dokładnie, jaka struktura jest, w którą wchodzisz. To jest cała filozofia. Wszystko jest prawdą i nic nią nie jest. Powiedz, Aguś, co byś jeszcze chciała? Jeszcze tak chciałam się tylko upewnić, że jak taki schemat daje dziecku i dziecko już, nie wiem, wyłącza mu się umysł, emocje nim rzucają i leci z biciem, z rzucaniem, nie panuje nad sobą, to co ja teraz w tym miejscu, gdzie jestem, w serduszku? Tak, chodzi o to, że do tej pory nie rozumiałaś jednej rzeczy, że twoje dziecko jako istnienie, ono świetnie wie, czym się wypełniłaś, czym się nasączyłaś, tymi programami, tym wszystkim. I ono jest tak samo bezradne jak ty i tak samo zagubione, więc ono tak samo zachowuje się jak ty, tylko ty jakby zamykasz się w tym, a ono wybucha na zewnątrz. Bo ty jesteś wzorem, lustrem, odbiciem, jesteś wszystkim. Gdy ty zmienisz swoje wnętrze, myślenie i stanie się to nową prawdą, twoje dzieci będą się tak zachowywać jak ty. Tak jak do tej pory się zachowują jak ty. Rozumiesz? Tak. A już ty niczego innego nie wymyślisz. Mhm. Okej, no. Jaka jesteś ty, taka jest cała przestrzeń dookoła ciebie. Taka jest twoja iluzja. Co ty myślisz, jak myślisz, tak się dzieje. Dlatego teraz musisz nie tylko się skupić na tym, że chcesz coś nowego, ale myśleć tak, jak to już jest. Nie, że jakby to było, czy jak będzie. Nie, już jest. I od tej dzisiejszej sesji ty już wszystko kasujesz, co było i nie wracasz do starych wzorców myśli. Nieważne, to oni się tam mogą pojawić, to nie ma znaczenia. Ty masz wiedzieć inaczej, a zobaczysz, nastąpi spokój, równowaga. Rozumiesz? Mhm. Ja to zauważyłem właśnie, jak przychodzili do mnie wnuczki. Nadal jak przychodzą, to zauważyłem pierwszą rzecz. One wchodzą i od razu przyglądają się mi i jakby od razu jakby szczytują jakieś informacje ze mnie. I zgodnie z tym stanem, jak oni mnie zobaczą, jaka jest reakcja, tak się dzieje. Rozumiesz? Tak już się później dzieje. Bo one już wiedzą, z kim mają do czynienia, co i jak, i one tak postępują. One już wiedzą, na ile jestem prawdziwy. Prawdziwy w sensie tym, to jakby rezonuje z nimi. O, prawdziwość to jest, czy rezonuje ktoś ze mną, z moją świadomością, czy nie. Jeżeli oni są wyższej świadomości, a ja jestem niższej, to oni widzą, że ja nie rezonuję i oni po prostu jakby mnie od razu odstawiają na bok. A jak widzą, że spotkał się równy z równym,
wtedy zaczyna się w ogóle co innego dziać. Rozumiesz? To trzeba odbudować, Aguś. Trzeba zmienić swoje zachowanie. Wszystko to, co do tej pory robiłaś, nie rób tego. Zmień na pozytywne. Jak było negatywne, na pozytywne. A jeżeli było pozytywne, to zmień na negatywne. Dlatego, że inaczej nie zmienisz wszystkiego. Rozumiesz? Jeżeli ty nazywasz coś pozytywnym według siebie, to zmień na negatywne tylko dlatego, że to pozytywne było w twoim mniemaniu jako pozytywne, a naprawdę było negatywne. Ono drażniło i wkurzało. Rozumiesz? Aha. To o to chodzi. Wiele ludzi wyobrażeniowo podchodzi i najlepiej wie, co jest dobre. I mówi, ja wiem, co jest dobre, a nic się nie zmienia. To zmień wyobrażenie tego dobrego, a zaraz się coś zmieni. No nie, ja nie mogę oszukiwać, ja nie mogę być nieprawdziwy, ja nie mogę mówić, że jest dobrze, jak jest źle. A skąd wiesz, że jest źle? No przecież ja wiem. No to jak wiesz, no to masz źle. Rozumiesz? To jest takie durne przekonanie, w którym ktoś tkwi, kopie se dupę i całą przestrzeń rujnuje tylko dlatego, że on wie, że wie. Nie dopuszcza do tego, że a może źle wie? Może to, co nazywa dobrym, jest złe, a to, co jest złe, jest dobre? Może trzeba zamienić, żeby doświadczyć czegoś i zrozumieć. Tak, ja widziałam tą swoją ułomność ostatnimi dniami właśnie i te oszustwa. Pozytyw, negatyw. A teraz wyobraź sobie, że twoje dzieci widziały to 1000 razy bardziej. Rozumiesz? Dokładnie tak jest. Ja tego doświadczyłem. Ja byłem w szoku po prostu, jak zobaczyłem, jak Oskarek, jak Oluś, jak oni mieli pełną wiedzę o mnie. I dlatego, żeśmy się rozumieli. Dlatego ja byłem dziadek numer 1. Rozumiesz? Bo nie było tam oszukiwania siebie. Tam nie było. Ja później wszedłem na głębszy poziom, bo ja się szybko wycwaniłem i zacząłem troszeczkę tam ugrywać swoje sprawy. I oni tu nie łapali, o co chodzi. Ale no, to już był inny poziom. Ale tu na tym poziomie właśnie, gdzie wiedziałem, że oni obserwują, myśli z uczynkami muszą się zgrywać. Jakie myśli, takie uczynki. Nie może być to rozdźwięku, bo będzie problem. I nie ma znaczenia, ile dzieci mają lat. Zawsze będzie konflikt. Jeżeli jest u ciebie konflikt między czynem a myśleniem, masz 100% pewne, że będzie konflikt. Muszą być takie myśli i takie czyny. I wtedy jest w porządku. Musisz być uczciwa wobec siebie. Jak będziesz uczciwa wobec siebie, nikt ci niczego nie zarzuci, ale i ty sama się nie oskarżysz. Rozumiesz? Tak. Ja od kiedy powiedziałem, wszystko jest kłamstwem i oszustwem, robię co chcę i za nic się nie oskarżę. Rozumiesz? Bo wszystko jest prawdą i wszystko jest kłamstwem. No więc jak mogę się oskarżać? A, ty powiedziałeś to, ty powiedziałeś tamto. No powiedziałem, taka była sytuacja, powiedziałem. No ale proszę, to nieprawda. No bo to jest nieprawda. A ty powiedziałeś, że to prawda. No bo to jest prawda. No to o co tu chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Ja se wymyśl, co chcesz. I idę dalej. Rozumiesz? Ale ja nie rozkminiam tego pod kątem, czy ja skłamałem, czy ja powiedziałem prawdę. Po co? Komu to? Do czego potrzebne? Od kiedy to iluzja jest prawdziwa albo kłamliwa? Od kiedy? Nie wiem od kiedy. Ale są idioci, którzy uważają, że w iluzji jest prawda i kłamstwo. Jeszcze można zrobić sobie grzech, a można odkupienie zrobić i można jeszcze sobie kupić bezkarność i bezwinność. Po prostu to jest taki poziom. No już. Teraz chodzi o to, żeby nie wpisać się na listę kretynów. Co chciałeś zapytać? O koty jeszcze. Czy z kotami to jest tak jak z ludźmi? Myślę, że koty są mądrzejsze od ludzi. Dlatego, że ja obserwuję po swoich kotach i wcześniejszych, nawet w ogóle zwierzętach. Zwierzęta jak widzą, że my jesteśmy nieuczciwi, nienormalni, niemyślący, jakby jesteśmy rzetelni w ocenie tego czegoś, co nazywamy słowem my. Rozumiesz? Nierzetelni, czyli bardziej wyobrażeniowo się przedstawiamy. Zwierzęta nas się boją i uciekają. Jakby nie chcą z głupkami mieć do czynienia.
Jeżeli widzą, że człowiek jest bardziej myślący, to te zwierzęta chcą przebywać z tym człowiekiem, przychodzą, albo chcą pomóc jeszcze bardziej temu człowiekowi, żeby jakby łatwiej wyszedł z tego. Też się uczą. Pamiętam właśnie, znałem sytuację, że gdy rozpoczynałem sesję, to kotek przychodził, kładł się na kolana przed sesją. Dosłownie tuż przed sesją kładł się na kolana i tak leżał grzecznie, żebym go tylko nie zrzucił. Że niekiedy mi to nie pasowało, ale był tak grzeczny, bo chciał brać udział. I brał udział. Uczą się. Ciągle się uczą. I dlatego coraz więcej zwierząt ma zachowania czysto ludzkie. Kiedyś była pełna akceptacja. Zwierzęta akceptowały to wszystko, co się działo. Przyszły wilki, porwały jagnię, zjadły, a stado poszło dalej się paść. A dzisiaj stado odwraca się, goni za wilkami, ratuje to zwierzę, bo już ma odruchy ludzkie. Już to pole, jak to mówią, morfoinformacyjne już jest zakłócone. Myślę, że to jest niepotrzebne, że to jest złe. Ale co zrobić, no? Tak się dzieje. Dlatego powinniśmy się uczyć od zwierząt. To... Nie, pytam, bo mi sikają koty. Im bardziej ja chodziłam nabuzowana i zła, tym bardziej chodziły i znaczyły teren. Dlatego powiedziałem, mamy się uczyć od kotów. To znaczy, że jeżeli ty jesteś zdenerwowana, one mają stres. I wtedy... Kot nie załatwi się w domu, jeżeli w domu jest cisza i spokój. Musi być stres, musi być zakłócenie. Rozumiesz? Nie zrobi tego. Tak. Inaczej tego nie zrobi. On będzie płakał, będzie drapał, nie wiem, skakał. W najgorszym wypadku wyrzuci ziemię z doniczki i tam się załatwi. Ale tylko wtedy, jak już nie ma wyjścia. Ale normalnie, gdy kot jest zestresowany, to wleci z dworu do domciu i wypróżni się. Nie tam, na dworze, w domu. Dlatego, że ta cała emocja, to wszystko, co się dzieje, słyszałaś o tym, że kot zbierają emocje. Że kot tak. Kładzie się na człowieku i to tam, gdzie coś boli, co jest chore, zbiera tą emocję. I bardzo dużo ludzi jest uzdrowionych tylko dlatego, że ma zwierzęta w domu. Nawet nie wiedzą. Kot potrafi życie oddać za swego pana. Za kogoś, kogo kocha, szanuje, uważa, i odda życie. To jest takie trochę wyższa matematyka, bo to nie jest wszystko z tego świata. Nie wszystko da się tu wytłumaczyć. Ja wiem o tym, ja to znam, ja wiem o co chodzi, ale to nie wszystko się da wytłumaczyć. Niemniej jednak chodzi właśnie o to, że ta akceptacja. Jeżeli akceptujesz kogoś, ten ktoś akceptuje ciebie i wtedy jest dobrze. Jeżeli to jest udawane, jest różnica między czynami a myślami, nie ma akceptacji i są zaburzenia. Twój dom to jest nie z powodu twojego zawirowany w energii, ale ty, dzieci, to wszystko powoduje tam jeden wielki wir i dlatego koty robią to, co robią. Rozumiesz? Tak, teraz rozumiem. Dlatego ja celowo powiedziałem, trzeba się uczyć od zwierząt. One się czyszczą w tym miejscu, gdzie jest zanieczyszczone, więc tam wydalają swoje odchody po to, żeby ten ktoś to wysprzątał i wyrzucił, bo one to widzą inaczej. One w ten sposób chcą, żeby było oczyszczone. A my się wkurzamy. My nie rozumiemy tego. Ja przywiozłem kotka takiego właśnie na ośrodek, no ale przywiozłem go do domu, bo były mrozy te pierwsze, no więc przywiozłem go tutaj do domu, no i oczywiście weszła moja kotka, która jest tutaj domownikiem, ja nie mogę nakrzyczeć na nią, że ona nie jest panią. Ona jest panią, ona weszła i już jej się nie spodobało to, już powstał ten mały, no pewniak, bo ja go przyniosłem, więc on, to mój pan, to mój dom, na nią tam mruknął i powstał konflikt i pod schodami narżnął mi taką kupę, że się wściekłem. I na drugi dzień wywiozłem go na ośrodek z powrotem. Powiedziałem, trudno, będziesz spał w kartonie. Zrobiłem mu tam takie domeczki, no, ale będziesz spał na dworze niestety, bo nie może takiego czegoś być, żebyś ty ten... No ale on normalna reakcja, on wpadł w panikę, nie krzyczałem, a nic nie mówiłem, bo ja wiedziałem, że to nie jest jego wina. Po prostu tak powstał silny stres, że on po prostu chciał oczyścić tę atmosferę.
więc się załatwił. Dlatego mówię, powinniśmy się uczyć. Jeżeli dziecko krzyczy, to usiąść, uspokoić się całkowicie i zapytać się grzecznym, spokojnym głosem. Powiedz mi, o co chodzi, bo krzyczysz, to ja nie rozumiem. I ono powie. A jak my krzyczymy, ono krzyczy, no to ktoś popuści w gaciu. Rozumiesz? No właśnie. Bo agresja budzi agresję. Rozumiesz? I dochodzi do paranoi. Więc trzeba zmienić wszystko o 180. Pamiętaj, żebyś nie zmieniła o 360, bo wtedy nie zmienisz. Dokładnie to, co do tej pory robiłaś, nie rób tego, a to, czego nie robiłaś, rób. Zamień. Nie musisz tu wiele myśleć. Rozumiesz? Jeżeli wpadałeś w złość, bo coś się działo, to teraz spokojnie podejdź do tego. O co chodzi? Rozumiesz? I powolutku, szybko zrozumienie nastąpi. Chodzi o to zrozumienie, a zobaczysz, jak się cała przestrzeń będzie układała. Bo to nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Nie ma żadnych cudów, czarów, bo to wszystko jest iluzją. To jest tylko, dzieje się dlatego, że w coś uwierzyłaś, że to się dzieje. Więc cała twoja iluzja robi wszystko, żeby ci pokazać, że ona jest, że ona jest prawdziwa. Przestaniesz w nią wierzyć, ona zniknie. Taka wieczna zabawa w kotka i myszkę, bo został wymyślony i kot, i myszka. Gdyby ktoś nie wymyślił, nie byłoby tej zabawy. Tak jest ze wszystkimi zabawami. Co byś jeszcze chciała? A tu już o kotach wiem. O dzieciach też. I o sobie też. O sobie tak przede wszystkim. Czyli generalnie jest najważniejszą rzeczą, żebyś zmieniła swoje zachowania. A zmienić możesz w jeden sposób. Wiesz, jak się zachowywałaś wcześniej, więc teraz nie zachowuj się tak, jak wcześniej. Tu nic, Aguś, nie musisz kombinować. Nic. Coś się wydarza i wiesz, jak się dawniej zachowywałaś, bo od razu się ten program łączy. Weź głębszy oddech i zrób dokładnie odwrotnie. Rozumiesz? Nawet jak ci się coś wymknie spod kontroli, nie wyrzucaj sobie nic. Tylko naprawiaj to. Pilnuj, żeby się jak najrzadziej to wymykało, a w końcu nie wymknie się nic. I wtedy stanie się to nową prawdą. I nie masz innego wyjścia. Naprawdę nie masz. I masz szczęście, że ja ci to mówię jako prawdę, a nie wkręcam cię w jakieś pierdoły, że ktoś coś dla ciebie zrobi, że Bóg cię kocha, albo jakiś inny oszołom, i że on to zrobi dla ciebie. Nikt niczego nie zrobi. Nic, absolutnie. Do tej pory też nikt za mnie nic nie zrobił, chociaż mnie wychowywano, że mam być grzeczna, bo jak będę grzeczna i miła, to może ktoś mi coś da i mam całe życie czekać, aż ktoś mi da, bo ja już będę czekać. Nie bądź miła, nie bądź grzeczna. Pewnie. Wszystko zmień o 180. I jak trzeba, tam gdzie trzeba wrzasnąć, to wrzaśnij. Ale gdzie nie trzeba, nie wrzesz, lub nie ma sensu. Bo to nic nie daje. Zacznij pracować nad domem, nad dziećmi, żeby wróciło wszystko do stabilizacji. Koty, żeby zaczęły... On bardzo szybko nauczą się wszystkiego. I zacznij działać, bo mówi ci, ja wiem dokładnie, co się dzieje, bo ja to wszystko doświadczałem. W najmniejszych kawałeczkach. Jaka była moja reakcja, jakie było moje podejście, tak przestrzeń swoje robiła. Jak powiedziałem do Oskarka, Oskarku, żebyś mi tu nie nakruszył. To on mi nakruszył. Bo ja tylko powiedziałem, żeby mi nie nakruszył, a nie powiedziałem dlaczego, żeby nie nakruszył. Nie powiedziałem mu całym zdaniem dlaczego, więc on nakruszył, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie kruszyć. Rozumiesz? Ja byłem w szoku, jak ja to zobaczyłem, jak on patrzy się mi w oczy i kruszy to jajeczko i patrzy się na mnie. Słuchaj, normalny człowiek wybucha. Zabiłby takie dziecko, to w cudzysłowie, że no jak ja mówię do niego, on takie robi, popatrzcie, co on robi, nie? Tak. A ja się zapowietrzyłem i myślę sobie, co ja zrobiłem? Ja coś zrobiłem źle, że on tak robi. Że powiedziałem, żeby nie kruszył, to coś źle zrobiłem. I wtedy dopiero na świadomość mówi, ale nie wytłumaczyłeś mu. Dlaczego? Nie krusz. Kurczę, on już teraz rozumie.
I mówię, widzisz, Oskareczku, nakruszyłeś. Wpadły te jajeczka tutaj, to żółtko, tam w ten, a tu jest koce z wełny, więc teraz będzie ciężko to wyczyścić. Ja nie krzyczałem na niego, tylko mu to wytłumaczyłem już po fakcie. Rozumiesz? Mhm. I słuchaj, na drugi dzień, czy na trzeci, ja mu daję jajeczko i on, ja nigdy w łóżku nie dawałem, ale tam jest telewizor dla dzieci, specjalnie zrobiłem tak, żeby bajki mogły wyglądać, jak są u nas. No więc ja mu daję jajeczko, on jeszcze sobie tak dobrze nie mówi, dziadzia, wiem, nie nakruszyć. A kurczę, normalnie aż mi się morda uśmiechnęła wtedy. Nie nakruszyć. A widzisz, wytłumaczyłeś dziecku, dlaczego nie nakruszyć, on już wie. A wcześniej, a jak często rodzice całym zdaniem tłumaczą? Mówią nie, bo nie. I koniec. No jak nie, bo nie, to później to dziecko, ono nie wie, dlaczego nie. I zawsze coś zrobi źle i mówisz, tyle razy cię mówię, a ty ciągle coś na złość mi robisz. Ale nigdy nie ma wytłumaczenia, dlaczego nie. Słuchaj, ja zrobiłem ostatnio taki numer, jak to właśnie dzieci, bo teraz poszły do szkoły, był tu Skarek u mnie, no i mówi, że on ma lekcję do drobienia. No ale musi z mamą robić. Ja mówię, Skarek, ale przecież ja ci pomogę odrobić tę lekcję. Przecież dziadziuś też umie, a jestem zielony. Przecież, słuchaj, tak jak ja chodziłem do szkoły, to były jeszcze liczydła na ławkach. No i rozumiesz, Oskarek usiadł, ja mówię, otwórz i mówię, Oskarek, żebym ja ci mógł pomóc rozwiązać to zadanie, wytłumacz mi, o co chodzi w tym zadaniu. On mi tak tłumaczył, o co chodzi, że rozwiązał to zadanie. A ja mówię, no to wpisz. I on wpisał i ja mówię, popatrz, sam rozwiązałeś zadanie. On dopiero sobie zdał wtedy sprawę, że to on rozwiązał. Bo on myślał, że to dziadek rozwiązał. I mówi, to ja rozwiązałem zadanie sam. Ja mówię, tak, sam. Widzisz, patrz, wytłumaczyłeś mi i rozwiązałeś. Bo nastąpiło w nim zrozumienie, o co chodzi w tym zadaniu. Rozumiesz? Tak. A gdyby mama rozwiązała, zrozumienia by nie było. Bo powiedziała, rozumiesz, Oskarko, on powiedział, tak, tak, rozumiem. Dobra, to już mogę iść się bawić? Już mogę grać gierki? Mhm. Rozumiesz, o co chodzi? Dopóki nie wytłumaczysz czegoś dzieciom i u nich nie nastąpi zrozumienia, to one będą niegrzeczne. Bo one będą chciały zrozumienia. Uwagi. Dosłownie będą chciały tego wszystkiego, co twoje serduszko chciało. Rozumiesz? No. Aguś, i tym optymistycznym akcentem kończymy tą sesyjkę. Ja policzę do trzech, wybudzisz się, będziesz tu i teraz, będziesz pamiętała ją z najdrobniejszymi szczegółami. Ale nim to zrobię, przenoszę cię na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu, dookoła ciebie woda, nad tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, jak wielka przestrzeń dookoła ciebie. Ogromna. Dobrze. Ja teraz wielką mocą wyrywam z ciebie wszystkie twoje emocje, nerwy, złości, bezradności, słabości. Wszystko. Wyrywam z ciebie razem z umysłem i z wszystkimi powiązaniami, połączeniami. Z wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, pamięci komórkowej, najmniejszych cząsteczek, drobinek twojego całego istnienia. I z dzieci, i ze wszystkich. Oczyszczę was wszystkich z tych struktur. Jak to wszystko wygląda? Co z ciebie i z nich wyrwałem? Taka plątanina ciemna. I to tak się skojarzyło z takimi, jak są takie kukiełki sterowane takimi nitkami. Pacynki, tak? Mm-hmm. To tak jakbyś te wszystkie nitki poodrywał. Dokładnie. Mam to spalić żywym ogniem w słoneczku bezpowrotnie? Tak. Dobrze, teraz patrzysz, ja to zanoszę do słoneczka, centralne słoneczko przejmuje to swoimi rączkami, zjada całą zawartość ze strukturami, ze wszystkim. Żywym ogniem spala, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A teraz w stronę ziemi wypuszcza bardzo dużo ciepłe i takie ciepłe powietrze, wręcz gorące dociera i całą ziemię, szczególnie Polskę, podgrzewa, bo ja nie lubię zimna. Podziękuj słoneczkowi za to, że to wszystko spaliło i jeszcze za to dało nam ciepełka. Dziękuję, słoneczko. Dobrze. Powiedz, Aguś, co poczułeś w związku z tym i jak się teraz czujesz? Ja poczułam ciepło, zobaczyłam
takie jasne energie, siebie jako taką jasną energię i naokoło jasno. Cieszę się. No i lekko. Bardzo się cieszę. W takim razie teraz policzę do trzech, wrócisz do swojego ciała, przejmiesz władzę i kontrolę i zaczniesz kreację po nowemu. 1, 2, 3. Otwórz oczy, przejmij władzę i kontrolę, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. No, dobrze. Nieporównywalnie dobrze. Aguś, tą sesję codziennie ją słuchaj, bo ona będzie twoim takim wzmacniaczem. Rozumiesz? Tak. Ona będzie wzmacniać. Pracuj codziennie nad nią i pamiętaj, te wszystkie informacje, te wszystkie rzeczy, które tam mówię, to są bardzo ważne, żebyś według nich się kierowała, to ci dużo pomoże, żebyś wyszła z tego wszystkiego, rozumiesz? Bo to bardzo ważne jest. Jak odzyskasz już tą pełną moc siebie, a odzyskasz na 100%, bo tu nie ma innej możliwości, bo pozbywając się tego wszystkiego dziadostwa, najszybciej się można pozbyć. Nie nabierając nowych wzorców, tylko pozbywając się stare. A nowych ci nie trzeba. W ten sposób będzie wszystko dobrze. Tak, tak, będę utrwalać się. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Iwonka i Piotruś. I cześć, pa, pa.